Cześć wszystkim. Dzisiaj przychodzę do Was z takim małym tutorialem, filmikiem instruktażowym, jak wykonać ten oto makijaż, czyli kolejny odcinek z serii Malujemy się. I tym razem pokażę Wam również naturalne kosmetyki z naturalnymi pigmentami i bez talku. Będą tutaj produkty od firmy Annabelle Minerals i Yasoa, paletka Glam Nude. Także jeżeli jesteście ciekawi, jak wykonałam ten makijaż, kiedy, co i jak użyłam, zapraszam Was do oglądania. Dzisiaj przygotowałam dla Was specjalny film na temat takiego szybkiego makijażu, dziennego makijażu kosmetykami mineralnymi. Pokażę Wam moje ulubione pudry mineralne, palety z cieniami mineralnymi, z których korzystam na co dzień już od dłuższego czasu i z których jestem naprawdę bardzo, ale to bardzo zadowolona. Więc jeżeli jesteście ciekawi, jakich produktów do szybkiego, dziennego makijażu użyłam, zostańcie ze mną dalej. Słuchajcie, jeżeli chodzi o podkłady mineralne, ja mam tutaj podkłady od firmy Annabelle Minerals. I ja mam, słuchajcie, te jakby podkłady mineralne w dwóch wersjach kolorystycznych. Jest Golden Fair i, słuchajcie, Golden Light. Jeżeli chodzi o mnie, no to ja latem używam Golden Light, który jest jakby nieco cieplejszy i ciemniejszy. No a zimą będę używać ten Golden Fair, który jest nieco taki, wiecie, no mniej ciepły, to na pewno. Pokażę Wam może, jak one wyglądają. Pokażę Wam najpierw odcień Golden Fair. I on, słuchajcie, wygląda tak. Odcień Golden Light. Widzicie, jeden jest cieplejszy, drugi jest dużo jaśniejszy. Tak naprawdę w tym momencie mogłabym sobie wymieszać te dwa produkty i tak też chyba zrobię. Jeżeli chodzi o mnie i aplikację takich produktów, no to jakby ja mam dwa sposoby. Jeden taki naprawdę bardzo szybki, kiedy nie potrzebuję dużego krycia, to jest po prostu zmieszanie któregoś z tych produktów z filtrem. Po prostu, jeżeli wychodzę na dwór, no to filtr plus któryś z tych kremów, jeżeli zostaję w domu, no to nawet wiecie, taki standardowy Wasz ulubiony krem do twarzy będzie odpowiedni. Tylko słuchajcie, niestety nie możemy sobie zrobić takiej gotowej mieszanki na, wiecie, na jutro, na pojutrze, dlatego że po zmieszaniu jakiegokolwiek kremu z tym pudrem, on się robi gęsty i zastyga. Nie wiem dlaczego, ale robi się gęsty i zastyga, także niestety robimy mieszankę i wpracowujemy. Ja Wam może pokażę, jak wygląda taka moja mieszanka. No przykładowo, tak? Po tego sobie, słuchajcie, wsypujemy tutaj ten nasz puder. Mieszamy sobie. Tylko niestety, ale się robi strasznie dużo bałaganu przy tym. No ale co? Zobaczcie, i powstał mi taki oto produkt. Słuchajcie, ja to zazwyczaj nakładam palcami, ale jeżeli widzę, że ta mieszanka na przykład zrobiła mi się za gęsta, no to sobie, wiecie, doklepuję jeszcze gąbeczką, jeżeli gdzieś tam porobią mi się smugi, bo to też jest bardzo możliwe. Natomiast najczęściej to wygląda tylko tak. I słuchajcie, i dużo lepiej jest to wklepać gąbeczką, dlatego że przy takiej, wiecie, aplikacji palcami, w zależności od tego, co miałyście pod spodem, mogą Wam się po prostu zrobić takie farfocle, jak tutaj widzieliście, mi się porobiły, ale ja mówię, to nie jest wina tych produktów, tylko ja jestem po masażu twarzy. Nagrałam dla Was filmik odnośnie gadżetów do masażu twarzy. Ja Wam go gdzieś tutaj podepnę, tak żebyście sobie mogli zobaczyć, czego używam. Ale ta moja skóra przed była dość tłusta, dlatego stąd też możliwe moje rolowanie. Zazwyczaj to tak nie wygląda, także musicie mi uwierzyć na słowo. No ale jak widzicie, koloryt jest delikatnie wyrównany, dosłownie leciuteńko, no to ma bardzo malutkie krycie, bo ja też tego pudru dałam mało, ale latem bardzo lubię taki efekt, wiecie, lekko wyrównany koloryt skóry, skóra jest lśniąca, taka błyszcząca, ja bardzo lubię taki efekt. Oczywiście, jeżeli chcecie taki, wiecie, bardziej matowo mieć tą skórę, no to wystarczy sobie tą twarz przypudrować, no już po problemie. Dziękujemy. Jeżeli chodzi o produkty tego typu, to najlepiej jest je aplikować albo zbliżoną gąbeczką, albo pędzlem. Ja wolę pędzel i tutaj mam takie, słuchajcie, dwa. Jeden zakupiłam chyba na Timu, a drugi w Hebe. Użyjemy sobie może tego z Hebe, bo on będzie dla Was łatwiej dostępny. No i sobie, wiecie, gniatamy tutaj ten produkt. Widzicie? I nakładamy.
I to już, wierzcie mi, ma naprawdę dobre krycie. To ma naprawdę bardzo dobre krycie. Więc powiem szczerze, im mniej tego nałożycie, tym lepiej. No i troszkę oczywiście też na szyję. I słuchajcie, ja sobie troszkę przypudruję tą twarz i ja mam, słuchajcie, puder od Maxineczki. Ja sobie użyję tego, który jest dedykowany tylko pod oczy. Jakoś tak lubię go na całej twarzy. No i ja wolę oczywiście te pierwsze pudry, bo w tych drugich już jest talk, także no ja wiem, że ja już ich na pewno nie kupię. Też nie polecam kosmetyków z talkiem. Także nie wiem, no każdy ma swoje preferencje. Ja kosmetyków z talkiem unikam. Mam parę, ale bardzo rzadko ich używam i to są po prostu cienie do oczu. Aczkolwiek dzisiaj, słuchajcie, pokażę Wam cienie do oczu bez talku. Bez alkoholu, parabenu, mikroplastiku z idealnym składem, mineralne pigmenty, także też malujemy się i od razu odżywiamy naszą skórę. O. I buzię już mamy przypudrowaną puderą. Ja używam tego. To był ten pierwszy puder, który wypuściła Maxineczka pod oczy, on nie ma talku. Także ten Wam polecam. Jeżeli chodzi o kontur twarzy, no to ja użyłam, słuchajcie, gdzie to jest? To ja użyłam tej paletki od Felicia. Film na temat tej paletki jest już na kanale, także też Wam go podobne tu, albo w opisie, albo tu i tu. Ale dobra, nie przedłużajmy, zacznijmy sobie może makijaż oczu, bo tutaj też mam hicior. I słuchajcie, jeżeli chodzi o makijaż oczu, ja już od kilku dobrych miesięcy użyłam, słuchajcie, cieni Glam Nude od Asoa. Paletka wygląda tak. I to jest też paletka bez talku. No i ona już nie wygląda zachęcająco, ponieważ no ja jej używam codziennie, więc zdążyłam ją już, wiecie, popalcować. Ale wiecie, nie o to chodzi. Słuchajcie, paletka w środku wygląda tak. Opakowanie jest tekturowe, nie mamy lusterka, ale no nie w każdej palecie musimy mieć lusterko. No i może na początek zrobię Wam swatche tej paletki, żebyście wiedzieli w ogóle, co to są za cienie i jak one wyglądają. Jeżeli chodzi o swatche tej paletki, to ja Wam tutaj wrzucę taki, wiecie, krótki shorts, który nagrałam na jej temat, także chwilkę poczekamy, on tu się przewinie. Zastanawiasz się nad zakupem cieni Glam Nude od firmy Asoa, ale nie wiesz, jak wyglądają na skórze? Oto swatche dla Ciebie. Cienie matowe, błyszczące, wysoko napigmentowane i ten skład. Bez talku, parabenów, żadnych dodatków. Jestem na tak. Przejdźmy sobie może do makijażu oczu i ja Was troszkę do siebie przybliżę. Zacznijmy sobie od nałożenia beżowego cienia pod łuk brwiowy. I ten cień pigment ma. Nie jest blady, nie jest jakiś mocno różowy, no taki beżowy, taki naprawdę bardzo ładny beżyk. Słuchajcie, to będzie taki naprawdę delikatny, dzienny makijaż, bez żadnych udziwnień, kilka matowych cieni. No i oczywiście błysk, błysk też będzie. W powiekach nie mam żadnej bazy, zapomniałam Wam o tym powiedzieć. Nie będę tym cieniom pomagać. Chcę, żebyście zobaczyli, jak one wyglądają, wiecie, tak bez pomocy. Błyski są tu obłędne. Ciut bardziej precyzyjnie. No i jedno oko mamy już w sumie skończone. Robię drugie. I makijaż mamy już skończony. Jak widzicie, nie zajął on sporo czasu, a wygląda naprawdę bardzo ładnie. Skóra jest taka, wiecie, jakby muśnięta słońcem, taka rozświetlona. Ja nie lubię efektu matowego takiego, wiecie, wykończenia na skórze. Mnie zadowala właśnie taki efekt, jaki mamy tutaj. No latem to wygląda przepięknie, naprawdę przepięknie.
I tak jak powiedziałam Wam wcześniej, mamy dwa sposoby aplikacji podkładu mineralnego od Annabelle, czyli albo mieszamy to z jakimś kremem ulubionym, bądź kremem z filtrem, albo nakładamy płaskim pędzelkiem na twarz, albo w sumie mamy trzy sposoby, nakładamy jeszcze na taką wilgotną skórę wilgotną gąbeczką. Także macie trzy sposoby, jeżeli do tej pory nie wiedzieliście, jak ograć tego typu kosmetyki, no to spróbujcie w ten sposób. Może te rady Wam się tutaj przydadzą do czegoś, słuchajcie.